razie na konferencji po meczu Floty z zespołem gości. ROW Energetyk Rybnik. Dziękuję bardzo za pomoc, panie trenerze. Pan trener Ryszard Wieczorek, były piłkarz świetny Odry Wodzisław, także trener tego zespołu, również Górnika Zabrze czy Korony Kielce. Witamy w Świnoujściu, panie trenerze, i poprosimy o komentarz meczowy. Na pewno musimy się cieszyć z punktu, bo teren gorący, wiemy, Flota jest od paru lat czołowym zespołem w pierwszej lidze, mimo tego, że paru zawodników latem odeszło, no to zespół jest bardzo mocny. Widziałem ten zespół w paru spotkaniach, chociażby na Miedzi, gdzie zdeklasowali przeciwnika. Oglądałem ostatnie spotkania i to nie przypadek, że ten zespół jest mocny, bo gra bardzo, bym powiedział, taką piłkę nowoczesną. Ten początek to właśnie taką nowoczesną piłką nas, jak to się mówi, najprościej stłamsili. Nie potrafiliśmy sobie poradzić z pressingiem, z agresywnością. Musimy się uczyć, jesteśmy Beniaminkiem i ten początek na pewno musimy zapisać na minus. Błąd Jarego w środku pola, właśnie pod presją przeciwnika, stracił, już nie chciał nadrobić, żółta kartka i rzut wolny, z tego straciliśmy bramkę. Natomiast co cieszy, to to, że jesteśmy zespołem, który potrafi walczyć na boisku, potrafi odrabiać i przy tym wszystkim, jak zaczęliśmy wygrywać pojedynki stykowe, 1 na 1, takie właśnie na dużym pobudzeniu, no to były momenty, że przejmowaliśmy inicjatywę i w drugiej połowie już ta gra Floty ograniczała się do stałych fragmentów. Zresztą cały mecz to była bardzo groźna broń, ale z tego akurat udało się, z dośrodkowań, z rzutek Jasińskiego, udało się wybronić. Natomiast myśmy byli dosyć groźni w drugiej połowie, w końcówce. Myślę, że to mieliśmy piłkę meczową. Trener tu się chyba denerwuje z powodu nieuznanej bramki, ale myślę, że było kopnięcie Grulika przed tą bramką. Natomiast myśmy mieli, Feruga miał 100% sytuację. Troszkę chyba się przestraszył, że była sytuacja za bardzo dokładna, za bardzo klarowna, żeby to umieścić. Ale tak jak powiedziałem, 5. mecz, 5. remis. No i cóż, czekamy z tęsknieniem na pierwsze zwycięstwo. Daj Boże, żeby było w następnej kolejce. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Trener gospodarzy, pan Bolesław Baniak. Bardzo fajnie poukładany Beniaminek przez Ryszarda. Ja też oglądałem się kaset z meczów Rybnika i uważam, że jak na Beniaminka to bardzo odważnie, fajnie i z taką też nowoczesną, kilkunastoma wchodzeniami bocznych obrońców, bardzo ciekawy trójkąt, środki z przewodnictwem Muszalika. To, czego się obawialiśmy, to stało się to w 50. którejś minucie. Ja powiem szczerze, że ja jestem niezadowolony z wyniku, ponieważ ten mecz należało wygrać. Wróciliśmy z tournée po Polsce, z objazdu Holbergiem po kraju, wróciliśmy na tarczy i chciałem dzisiaj bardzo zwyciężyć. Obaj trenerzy wrócili z trybun na ławki i skończyło się to remisowo. Ja powiem, nie jestem zadowolony. Ja oglądałem przed chwilą bardzo szybko sytuację, gdzie Arifowi strzela bramkę. Bramka jest zdecydowanie prawidłową. Nie wiem, co pan wymyślił. Był najważniejszą osobą na boisku. Nie szukam przyczyn w sędziowaniu, bo nie daleki jestem od tego i kilka razy miałem z tego kłopoty. Ale dzisiaj to przerosło mnie, to co widziałem na boisku. Oczywiście nie umniejszam gry, punktu i grania przede wszystkim zespołowi Ryszarda, bo to daleki jestem od tego, bo to był bardzo ambitny, dobry zespół. Ale kartek, ja w drugiej minucie Kieruzelowi kartkę za pierwsze stykowe punkty, to jest przygotowanie pod czerwoną kartkę, gdzie zawodnik gra już zdecydowanie ostrożniej, ona po prostu kompletna bzdura. Niezadowolony jestem z wyniku, z gry, tak, szczególnie z pierwszej połowy, kiedy właściwie to, co Ryszard powiedział, stłamsiliśmy troszeczkę tym pressingiem, zdobywaliśmy bramkę, trzeba było kontrolować spotkanie, strzelić drugą i byłoby po meczu. Chwała za ambicję i za waleczność dzisiaj Energetyka, któremu wystarczyło te cechy i z kulturą fajnej gry na to, żeby zremisować spotkanie. Uważam, że remis zasłużony dla obu zespołów, bo zgadzam się, że mimo naszych 4-5 sytuacji Bodziony, Charles, Arifowicz, nie strzelamy bramek, to piłkę meczową miała i piłka byłaby tak przewrotna, że dzisiaj byłby przegranym trenerem, a skończyło się to jeszcze remisem. Jeszcze raz podsumowując, z wyniku jestem niezadowolony. Pierwsza połowa wspaniała, może dobra jak na pierwszą ligę, ta co my chcemy grać. Próbuję przerzucić tych chłopców z defensywy na ofensywę, to się udaje, ale nie możemy takich szkolnych błędów robić jak przy bramce, gdzie Cisse właściwie poprzebijała się piłka i strzela energetyk. Szkoda punktów, jedziemy do Balkanu, gramy dalej, ciułamy te punkty, jest 8. Myślę, że na dzień dzisiejszy liczyłem po tej kolejce na zdecydowanie większą ilość punktową. Tyle mam od siebie i Rysiu, jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy bardzo, no i prosimy tradycyjnie o pytania, czy są jakieś? Nie ma. Jest kolega Badek. Ja może na początek prosiłbym trenera Baniaka trochę szerzej powiedzieć, dlaczego nie udało się dzisiaj wygrać, co było powodem tego, że nie wygraliśmy. Co jest tą skutecznością, że tyle tych... Po isku, ja panu powiem krótko, żeby pan się nie rozwodził z pytaniem. Ja panu to odpowiem krótko. Co jest przyczyną? Brak boiska normalnie treningowego, gdzie chłopcy mają strzelać, pracować nad tym i strzelać bramki, a nie na zakolach. Boisko. Boisko nie sztuczne, tylko trawiaste po treningu. Tyle mam na ten temat.